Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej lekcji na temat męskiej i żeńskiej energii. Dzisiaj tak naprawdę skupimy się na męskiej energii i o tym, czego męska energia potrzebuje do funkcjonowania, do tego, żeby być tak naprawdę lepszą, silniejszą męską energią i aby mogła Ci ta męska energia jak najlepiej służyć w tym tańcu, jeżeli oczywiście Ty chcesz być w żeńskiej energii. I tak naprawdę są takie trzy najważniejsze elementy, które są niezbędne dla męskiej energii. Po pierwsze, szacunek. I w sumie na tym mogłabym skończyć. Mogę powiedzieć, że po pierwsze szacunek, po drugie szacunek i po trzecie szacunek. Bo energia męska musi czuć się szanowana. Co to znaczy? To znaczy, że musi mieć poczucie, że jest, że jej decyzje są respektowane. To jest szacunek i respekt. I tak naprawdę słowo szacunek to jest takie słowo, które się powinno bardzo często pojawiać. Bardzo często to słowo się pojawia w ustach męskiej energii, a bardzo często powinno się pojawiać w ustach żeńskiej energii, jeżeli chcesz dawać komplementy swojej męskiej energii, jeżeli chcesz wzmacniać swoją męską energię w postaci swojego partnera. Szacunek jest słowem klucz. Męska energia musi się czuć szanowana. Tak naprawdę za tym szacunkiem to idzie ten drugi punkt, ważny punkt. Bo co znaczy szacunek? Szacunek to jest szanowanie decyzji, to jest bycie liderem. Męska energia potrzebuje wiedzieć, że jej decyzje są szanowane i że tak naprawdę to ona, to ta energia, ja będę mówiła ten mężczyzna, bo chciałabym wsadzić mężczyzn w męską energię, że ten mężczyzna, ta jego męska energia tak naprawdę jest liderem i prowadzi. A cała reszta idzie za nim. Jego partnerka, jego dzieci, on tak naprawdę jest tym filarem, który wyznacza kierunek działania. To on jest tym motorem, który napędza do działania. To on jest tym, który inicjuje je wszystkie akcje. Także szacunek jako pierwszy, na drugim miejscu pochodne szacunku, czyli podejmowanie decyzji, inicjowanie, podejmowanie wszelkich działań, działanie, aktywność i myślenie. To są takie cechy, które są niezbędne męskiej energii do odpowiedniego funkcjonowania. Męska energia bardzo często powie, ja oczekuję szacunku. Męska energia bardzo często powie, ja myślę, wymyśliłem. I to są takie elementy, których nie może zabraknąć męskiej energii, aby ona mogła sprawnie funkcjonować. A trzeci punkt, myślę, że Cię zaskoczy. Szczególnie jeżeli Ty zazwyczaj jesteś w męskiej energii, to myślę, że to Cię zaskoczy, jeżeli byś spojrzała na swojego partnera. Bo męska energia jest energią dawania. Męska energia rośnie i się wzmacnia wtedy, kiedy może dać. Męska energia jest dawcą. I jeżeli nie ma komu dać, albo jeżeli widzi, że jego mężczyzny, jej energii, jeżeli mężczyzna, który jest w męskiej energii, widzi, że jego prezenty, to co daje, nie jest szanowane, albo nie jest zauważane, albo nie jest przyjmowane, to wtedy gaśnie, wtedy przestaje dawać, przestaje mieć przyjemność w dawaniu. I możesz, jeżeli jesteś kobietą w żeńskiej energii, to myślę, że te cechy, które wymieniłam, to powiesz sobie, no tak, to jest o mnie. Ja lubię kierować, ja lubię rządzić, ja oczekuję szacunku, ja lubię podejmować decyzje, lubię jak jest po mojemu, ja lubię dawać, lubię się poświęcać dla innych, dla mojego partnera, dla moich dzieci, dla moich współpracowników. I to świadczy o tym, że jesteś w męskiej
energii. Więc zachęcam do wyjścia z męskiej energii, do zrelaksowania się i zobaczenia, co się dzieje, co się stanie z mężczyzną, który jest obok ciebie. Czy to jest twój partner, czy to jest twój mąż, czy to jest jakaś początkowa znajomość. Pamiętaj o tym. Męska energia do tego, żeby tak naprawdę cię uszczęśliwić. Szukałam odpowiedniego słowa, ale to jest chyba najlepsze słowo. Dlaczego o tym będę mówiła w następnych filmikach? Dlaczego męska energia jest bardzo mocno związana z uszczęśliwianiem? Tak naprawdę męska energia, żeby cię uszczęśliwić jako kobietę, żeby czuć się męską energią, żeby twój mężczyzna czuł się mężczyzną, musi być szanowany, to on podejmuje decyzje, to on rozwiązuje problemy, to on naprawia, jak coś się zepsuło, czy fizycznie, czy nie fizycznie, to on wyznacza kierunek działania, to on jest od myślenia i to on jest od dawania. O tym, jakie są potrzeby żeńskiej energii i czego żeńska energia potrzebuje do tego, żeby się rozwijać i żeby służyć jak najlepiej męskiej energii, opowiem Wam w następnym filmiku.